Reużytkownia Wopolu świętuje Rok Działalności i w trakcie tego roku zdążyła sobie zaskarbić sympatię mieszkańców. O poranku postanowiliśmy odwiedzić to miejsce, a naszym porannym gościem jest pani Iwona Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Wopol oraz współtwórczyni tego miejsca. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, bardzo miło tutaj gościć. Reużytkownia, yy, widzę, że pięknie wystrojona. Jak się tylko wchodzi, to widać, że rzeczywiście coś tutaj się będzie działo. Czyli rozumiem, że dzisiaj taka impreza symboliczna, urodzinowa? Tak, zapraszamy wszystkich, dzisiaj świętujemy rok działalności reużytkowni, urodziny, mamy atrakcje dla mieszkańców, zapraszamy wszystkich mieszkańców od godziny 13, .00. czeka koło fortuny z nagrodami i inne atrakcje. A czy właśnie te elementy dekoracyjne, czy to są także przedmioty, które tutaj trafiły i otrzymały drugie życie? Tak, staramy się, żeby wyposażenie także było z drugiego obiegu. Restart uszył baner, który jest przygotowany z resztek tkanin przez pracownię krawiecką. Bardzo im za to dziękujemy. Wspierali nas przez cały rok, współpracowali z nami. Mamy także banery uszyte z informacyjno-edukacyjnych banerów torby. Które y, służą także y, nam, mieszkańców, jako ekspozycja. Jakiś czas temu informowaliśmy, że reużytkownie odwiedza dziennie ponad setka mieszkańców. Jak wyglądają dzisiaj te statystyki? Dzisiaj mieszkańców jest nawet więcej, około 140 osób dziennie. Oczywiście są różne dni. Bardzo nas to cieszy, bo liczba mieszkańców się podwoiła tak naprawdę od momentu otwarcia reużytkowni. To znaczy, że mieszkańcy polubili nas, zaglądają i wracają. I to nas bardzo cieszy. Reużytkownie, czyli jak sama nazwa wskazuje, przedmioty, które tutaj trafiają, y, no, trafia właśnie po to, żeby otrzymać drugie życie i zdobywają nowych właścicieli. Czy już mówimy tutaj o kilogramach, czy wręcz o tonach no, wagi tych przedmiotów, które tutaj są i przynoszone i odbierane? Tak, dzięki temu, że ważymy przedmioty, żeby określić efekt ekologiczny naszej działalności i działalności tak naprawdę mieszkańców, wiemy, że to już są tony. Tak naprawdę do końca października 14 ton przedmiotów trafiło do reużytkowni, a nowych właścicieli znalazło 13,5 tony. To nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że przepływ rzeczy jest stały. Jakie przedmioty tutaj trafiają najczęściej i jakie są zabierane? Jeżeli chodzi o przedmioty, to wszystkie trafiają. Każdy asortyment, jaki widać na półkach, dzięki temu jest tutaj różnorodniej kolorowo. Bardzo dużo trafia do nas książek, nie wszystkie tutaj się mieszczą. Tak naprawdę jedna trzecia przedmiotów wagowo, które tutaj trafiają, to są książki różnego rodzaju. Te książki, które się nie mieszczą na naszych regałach w reużytkowni, przekazujemy do punktu wymiany książek, których jest już 11 na terenie miasta Opola i tam służą mieszkańcom również. Ciekawostką jest to, że oprócz tak jak się tutaj rozglądam, oprócz biżuterii, zabawek, czy takich przedmiotów będących ozdobą domu, są także rośliny. Są rośliny. Tutaj pani Wioleta, pracownica reużytkowni, bardzo dba o rośliny, rozsadza, jak mieszkańcy przynoszą, dba o nie, podlewa. Często też wykorzystuje przedmioty z drugiego obiegu, na przykład filiżanki, miseczki do sadzenia tych roślin. A jaki był taki najbardziej niedobowy albo najciekawszy przedmiot, który trafił tutaj do reużytkowni? No takie podchwytliwe pytanie. Przedmiotów jest bardzo dużo, różnego rodzaju. Na pewno zapadła nam w pamięć gitara, która od razu znalazła nowego właściciela. Trafiają się firmowe klocki na przykład biżuteria różnego rodzaju i egzotyczna z różnych zakątków świata i podróży, różnego rodzaju literatura, a nawet czasami literatura dla dorosłych się trafia. No, oczywiście podkreślamy, że reużytkownia jest miejscem dla wszystkich mieszkańców, ale głównie oczywiście dla dorosłych. Tak? Zatem, no jeżeli ktoś chce przynieść jakiś przedmiot albo odebrać, no to chyba powinien być, jeżeli to jest osoba nieletnia, to chyba z osobą pełnoletnią powinnaś tutaj zgłosić. Tak. Jakie jest regulamin? Jest tak, że właściwie reużytkownia, reużytkownia jest otwarta dla każdego. My, my dokonujemy sortowania przedmiotów, które są przynoszone. Proszę się nie bać, literatura trafiła we właściwe miejsce. Teraz na przykład trwają ekogranty i mamy bardzo dużo młodzieży i dzieci w reużytkowni. Codziennie około setki dzieci przychodzi i nas odwiedza. Więc teraz trochę się obniżyła granica wieku użytkowników, którzy odwiedzają reużytkownię, ale to jest też bardzo ważne, bo wiemy, że reużytkownia to nie jest tylko miejsce wymian, ale także miejsce edukacji. To jest druga noga, na której stoi reużytkownia i bardzo dbamy o to, żeby ta edukacja była tutaj ciągle obecna. W reużytkowni odbywają się także warsztaty, zaproszenia widać na przykład w mediach społecznościowych. No, chyba odzew jest także spory, widać to w komentarzach między innymi, ale no właśnie, jaka jest częstotliwość tych zajęć, jak może... Można się zgłaszać, no i jaki jest zakres tematyczny? Jeżeli chodzi o warsztaty, to aktualnie trwa cała seria warsztatów, która jest realizowana w ramach projektu Ekonawyki i Dobre Praktyki. Do końca grudnia te warsztaty trwają. Będą jeszcze dwie edycje. Szycie przed nami yy, i dekupaż będzie w najbliższych dniach. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy są zainteresowani, bardzo chętnie biorą udział. Tak naprawdę w tym roku już 42 wydarzenia tego typu się odbyły i ponad 450 osób wzięło w nich udział, więc bardzo nas to cieszy. Pierwszy rok działalności za nami, zatem jakie są plany na kolejne? De miesiące, lata działania tego miejsca? Na pewno życzylibyśmy sobie, żeby nadal mieszkańcy nas chętnie odwiedzali, przynosili te przedmioty, bo po to to miejsce jest. Jeżeli nas Mam nadzieję, że już polubili, zaakceptowali to, liczymy, że tak będzie i dla nas to już będzie sukces, jeżeli to miejsce dalej będzie cieszyło się taką popularnością jak dotychczas, bo musimy dodać, że przez ten nie, z pełna rok 22 tysiące osób to miejsce odwiedziło, więc no, liczba mówi sama za siebie. To w takim razie trzymamy kciuki za powodzenie i spełnienie wszystkich tych planów. I oczywiście zapraszamy do tego, żeby tutaj do reużytkowni opolskiej przy ulicy Do Polskich zaglądać, przynosić, odbierać rzeczy. Bardzo Dziękuję za Dziękuję. rozmowę. My Cię gościliśmy w Polskiej Era a właśnie o tym miejscu opowiadała nam naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i współtwórczyni tego miejsca pani Iwona Kowalczuk. Dziękuję, do widzenia.